etny nikomu przedstawiać nie trzeba. Tancerzy już od 15 lat tańcem podbijają serca Krośnian. Biorą udział w wielu wydarzeniach oraz zdobywają nagrody w całym kraju. W niedzielny, mroźny wieczór, aby nieco rozgrzać atmosferę, studio tańca zorganizowało gorącą imprezę. W pierwszym zamyśle chcieliśmy zrobić taki skromny wieczór tańca, gdzie chcieliśmy pokazać rodzicom naszą pracę, którą wykonaliśmy już od września. Natomiast jakoś tak to wszystko nabrało rozpędu, dzieci zaprosiły nauczycieli swoich, rodziców, znajomych, bliskich, że zrobiła się z tego naprawdę fantastyczna impreza i nie pamiętam w historii Etna, już troszeczkę tutaj działamy, żeby tyle ludzi dopisało na widowni. Także jest fantastyczna atmosfera, świetnie się bawimy i mamy piękny wieczór tańca. W hali sportowo-widowiskowej kolejno prezentowały się wszystkie grupy Etny. Taniec to dla nich coś więcej niż tylko sport. Etna daje mi pasję do tańca, pokazuje, że mogę tańczyć. Poznaję na Etny nowe kroki, style tańca. Na Etny też poznaję dużo nowych ludzi. Taniec to jest moja pasja, kocham to robić i zawsze gdy się stresuję, to jednak sobie radzę z tymi emocjami i dzięki Etnie mogę rozwijać swoje pasje. No i to jest naprawdę cudowne, że w takim Krośnie Odrzańskim jest takie naprawdę niesamowite studio. Taniec bardzo mnie odstresowuje i zawsze jak jestem zestresowana, to przychodzę na trening i po prostu zapominam wtedy o wszystkim. Młodzi tancerze na scenie dają z siebie wszystko i wkładają wiele serca w to, co robią. Etnomaniaki mają głowy pełne tanecznych marzeń i to właśnie dzięki swojej szkole tańca mogą je realizować. Chciałabym w przyszłości zostać tancerką, otworzyć własne studio albo tańczyć w Etnie. Chciałabym wraz z moją grupą wyjechać gdzieś na przykład do Londynu na bardzo prestiżowy konkurs tańca. Chciałam kiedyś otworzyć swoje własne studio i zacząć uczyć. Panowie, noga prawa, zaczynamy od prawej nogi. Będzie prawa wsuń, tak lekko na ukos. Szkoła tańca Etna jest przykładem, że tańczyć może każdy. Po krótkim przygotowaniu. Swoje taneczne umiejętności w hali wypełnionej po brzegi zaprezentowali Marek Cebula, burmistrz Krosna Odrzańskiego i Mirosław Glas, starosta krośnieński. Nam było daleko do mistrzostwa, ale myślę, że najważniejsze to, że możemy zobaczyć tancerzy, dla których całe życie to pasja, jeśli chodzi o taniec, to ciężkie godziny treningów po to, żeby właśnie tak jak dzisiaj na spotkaniu noworocznym Etny wystąpić i pokazać swoim rodzicom, swoim najbliższym, ale też nam, gościom, jak ciężko trzeba pracować, by osiągnąć w danej dziedzinie mistrzostwo. Czy to był pokaz, to tutaj mielibyśmy może wątpliwości, ale było super. Myślę, że przy tej atmosferze, jaka jest na sali, gdzie studio tańca nowoczesnego daje pokazy, no myślę, że ja i pan burmistrz bawiliśmy się świetnie. Etna to marka sama w sobie, zaszczepia w młodych ludziach pasję na całe życie i wychowuje kolejne pokolenia wyśmienitych tancerek i tancerzy. Swoją przygodę z tańcem należy zacząć jak najwcześniej. Tęczę od trzeciej klasy, czyli już 6 lat. To się zaczęło tak, że po prostu zobaczyłam ulotkę i pomyślałam sobie, że może spróbuję i inne dzieci odchodziły, a ja zostałam. Jak miałam 4 lata, moja siostra zaczęła tutaj chodzić i bardzo jej zazdrościłam i zaczęłam przychodzić na zajęcia i pani Sylwia mnie przyjęła do siebie. Występy w świetle fleszy przed dużą publicznością wiążą się z tremą, ale dla tancerzy to nie jest problem. Bardzo się boję, że się pomylę i po prostu cały układ wyjdzie źle. Ale jak o tym nie myślę, to jest bardzo dobrze. Aby zaprezentować się na takim poziomie, należy dużo trenować pod okiem ekspertów. Naprawdę ciężka praca, ale daje dużo, dużo takiej pogody ducha. Kocha się te dzieci, wraca się do tych dzieci. To jest naprawdę jak rodzina, także jestem od lat tutaj związana z nimi, czy jestem na macierzyńskim, czy nie, bardzo serdecznie, całym sercem ich wspieram. Z efektów pracy instruktorów zadowoleni są zarówno tancerzy, jak i ich rodzice. Córka ma dużo lepszą kondycję, bardzo chętnie chodzi na zajęcia. Zdarza się, że opuszcza, ale to jest związane jakimiś tam chorobami, przeziębieniami. Jak tylko może chodzi, dużo w domu sama też ćwiczy, tańczy, także ja jestem bardzo zadowolona. Wieczór pełen tanecznych atrakcji zwieńczono wręczeniem medali wszystkim uczestnikom i finałową choreografią z udziałem wszystkich grup.